Te kolejne fragmenty, które w tym tygodniu będziemy słuchać i czytać, zwłaszcza z Ewangelii, one pokazują to pierwsze powiązanie zmartwychwstania z Chrystusa z tym, co głosi Kościół. Wiara, nawrócenie, przyjęcie łaski od tego, który zmartwychwstał. Dzisiejszy fragment nie zawiera wprost proklamowania dobrej nowiny, dlatego że to nastąpi jutro. Ale oto mamy znak, który poprzedza głoszenie dobrej nowiny, powoływanie się na zmartwychwstałego i dzięki temu, że można mówić, że w imię Jezusa coś czynić pragnę. Kiedy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9, wnoszono właśnie pewnego człowieka chromego od urodzenia. Umieszczano go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr, przypatrzywszy mu się wraz z Janem, powiedział: spójrz na nas. A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa, Nazarejczyka, chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. On natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach, zerwał się i stanął na nogach i chodził, wielbiąc Boga. Brama Piękna to ta, która prowadziła do świątyni. Pewnie tak jak w wielu miejscach pobożnych, religijnych, że bracy potrzebujący siadają obok, czekają. Tak było także i tutaj, na Bliskim Wschodzie, do dzisiaj, także w obiektach muzułmańskich. Mamy całe tabuny tych, których dotyka choroba, kalectwo. Czekają na codzienną jałmużnę. Ale bardzo niezwykła jest odpowiedź Piotra, taka ważąca to, co się dzieje. Bo człowiek, który oczekuje od niego jałmużny, nie dostanie tej jałmużny, dlatego że Piotr nie ma pieniędzy ze sobą. I można by powiedzieć, że czuje się w obowiązku, ażeby mu dać tą jałmużnę. Ale w pewnym momencie dochodzi do niego, że może dać temu człowiekowi coś więcej. I paradoksalnie to brzmi: srebra ani złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań. To jest zdecydowanie coś więcej niż codziennie dawany kawałek jałmużny. To jest coś, co można by powiedzieć, powinno być chlubą, przed czym nie trzeba się tłumaczyć, że niestety nie mogę cię wspomóc, ale finansowo, ale daję ci coś więcej. Na ten tekst dzisiejszego czytania z Dziejów Apostolskich powołał się kiedyś ksiądz, kiedy przyszła do niego kobieta do spowiedzi, dlatego że chciała się wyspowiadać, bo właśnie usłyszała diagnozę, że jest chora na nowotwór i ten nowotwór będzie leczony, ale to leczenie może trwać kilkanaście lat i skończy się śmiercią. Ta kobieta po chyba 15 latach tej choroby rzeczywiście zmarła, ale wcześniej opowiedziała tą historię i mówi, że zdumiał ją ksiądz, który mówi: no masz do wyboru albo załamać się, poddać się, albo się zaprzyjaźnić z tym rakiem i żyć, ile ci Pan Bóg da. Mówiła, że to były słowa największej pociechy i że rzeczywiście da się żyć z takim obciążeniem, że przecież to jest taka choroba śmiertelna, tak jak życie jest śmiertelne. Ale ta choroba śmiertelna może trwać tydzień, a może trwać 20 lat. Jej Pan Bóg dał 15. I wiele jej pozwolił przeżyć kryzysu. Pan Bóg dzięki tej mądrej radzie księdza, że po prostu coś jest lepszego niż zdrowie, coś lepszego niż lekarstwo skuteczne, tylko podejście do tego, co można nazwać zagrożeniem, chorobą, chorobą śmiertelną także. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.